Oficjalnych komiksów w świecie cyberpunka mamy już całkiem sporo, ale jeszcze do niedawna nie mieliśmy możliwości przeczytania pełnej powieści, nie licząc tych, ale nie są one oficjalnie licencjonowane przez CD Projekt Red, no i raczej ich fajność polegała głównie na hypie na premierę gry. 9 sierpnia natomiast otrzymaliśmy już oficjalną książkę z fabułą osadzoną w świecie cyberpunka, do tego napisaną przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorów. W tym filmie najpierw przedstawię wam swoją recenzję książki bez przypadku, a w drugiej części przedstawię wam swoje wizualizacje bohaterów. Oczywiście dla chętnych, bo wiadomo, że niektórzy wolą samodzielnie odkrywać postacie w trakcie czytania. Ten film będzie bardziej pogadankowy, ale coś tematycznego w tle również będzie się czasem pojawiać. Ja jestem Jaro i zapraszam was na film odnośnie najnowszej powieści Rafała Kosika. Na temat fabuły ciężko powiedzieć coś więcej niż jest to powiedziane w oficjalnym opisie wydawcy i przy okazji nie zaspoilerować jakiegoś elementu. Podejmę się jednak tego wyzwania. Tak jak mówi opis tyłu książki, bohater powieści jest zbiorowy, to znaczy, że nie mamy jednej głównej postaci, a w tym przypadku jest aż 6 zupełnie różnych osób. Każdy bohater ma inną osobowość, inne motywacje, no i z innego powodu został wciągnięty w tę niewykonalną misję. Najbardziej w fabule zaskoczyło mnie to, że tak naprawdę opis zdradza bardzo niewiele, bo uwaga, ten niemożliwy skok to całkowity początek książki, który skutkuje całą lawiną problemów i ciągiem wydarzeń nakręcających się jak lecąca kula śnieżna. W trakcie czytania wielokrotnie zaskoczył mnie rozwój wydarzeń i wychodzące na jaw nowe fakty. Każdy rozdział podzielony jest na mniejsze sceny, które czyta się bardzo szybko i Rafał Kosik całkiem sprawnie poradził sobie z przedstawianiem poszczególnych postaci w równy sposób, to znaczy dając każdemu równy czas antenowy. Sporo jest też wyróżnionych scen, które na starcie czytania nie mają kompletnie żadnego sensu, a z czasem coraz więcej zaczyna się rozjaśniać i sam doświadczyłem czegoś takiego, że w trakcie czytania ostatnich rozdziałów wszystkie lampki w mojej głowie zaczęły się zaświecać, wszystko perfekcyjnie się ze sobą łączyło i stawało się wreszcie jasne. Wątki pod koniec również płynnie się łączyły i w finale rozpętała się naprawdę niezła kombinacja i splot wątków różnych bohaterów, które poznawaliśmy przez całą powieść. Na zakończenie tematu fabuły dodam jeszcze tylko, że finał zdecydowanie dowodzi i jak dotarło do mnie, co tak właściwie się stało w finale, to bez żartów opadła mi szczęka. Jeśli chodzi natomiast o bohaterów, to mamy tutaj przekrój przez praktycznie całe społeczeństwo Night City, bo są te postacie zupełnie różne od siebie. Mamy korposkę pracującą dla Militechu i zajmującą się głównie negocjacjami, byłego żołnierza, który tak naprawdę nie wie skąd się wziął i pragnie odwdzięczyć się komuś za wyrządzone mu dawno temu krzywdy, Reaper Doka ze specyficznym wszczepem rąk, który podpadł jednemu z gangów, tancerkę z nocnego klubu z wieloma problemami i niechęcią do swojej pracy z racji nieprzyjemnych sytuacji i klientów wymagających od niej coraz więcej, urzędnika, który zawsze chciał zostać poważnym gangsterem, którego wszyscy będą się bać, no i Netrunner, który jest nastolatkiem i ma całkiem ambitne plany. Każdy z nich jest zupełnie inny, a jednak zostali wciągnięci w jedną wspólną misję. Nie znali się i byli zupełnie przypadkowymi osobami i według Fixera dokładnie o to chodziło. Chociaż jak pewnie się domyślacie po tytule, nic nie dzieje się bez przypadku. Osobiście najbardziej polubiłem chyba Alberta i Rona, chociaż na trzecim miejscu dałbym pewnie jeszcze Aję. Ten pierwszy urzekł mnie głównie dlatego, że podrozdziały z nim związane były do granic możliwości nastawione na pytania egzystencjalne, życie po przeniesieniu świadomości do sieci i dostarczały ogrom informacji na temat Blackwalla, których na próżno szukać w grze. Ale tak naprawdę każda z postaci jest tak samo interesująca i raczej nie będzie czegoś takiego, że jedna z postaci kompletnie nie przypadnie wam do gustu i sceny z nią będą was męczyć, bo każda ma realne motywacje i wydają się bardzo żywe, przez co przejmują nas losy każdego z nich. Dowiadujemy się też kilka rzeczy o różnych postaciach z ogólnie świata cyberpunka stworzonego przez Mike'a Pondsmitha, na przykład Rachel Bartmosie. Jeśli liczyliście jednak na wiele postaci z gry pojawiających się w książce, to niestety swoje oczekiwania musicie zawęzić do jednego członka Maelstromu, Doom Dooma. Mam natomiast jedną taką małą uwagę co do wprowadzenia wszystkich postaci na pierwszych stronach, może był to celowy zabieg, że wiecie, nikt ich nie zna, oni siebie nawzajem nie znają, wiedzą tylko, że ktoś robi coś tutaj i nie ma konieczności, aby się poznawali na tym etapie, ale jako czytelnik miałem problem z rozróżnieniem ich na samym starcie, sporo nowych imion, ten tu, ta, tu, później to wiadomo, już kolejne sceny i podrozdziały wiele wyjaśniały i totalnie nie było już z tym problemu, ale na samym początku mój mózg domagał się informacji, kto jest kim, kto gdzie, kiedy i co, a nic takiego nie dostaliśmy.
No chyba, że jest tak jak mówię, że to celowy zabieg i sami nie mieliśmy się do końca do nich przywiązywać, tak jak oni nie mieli się do siebie przywiązywać i więcej po skoku się nie zobaczyć. Jeśli tak było, to wyszło super, jeśli nie, to trochę gorzej, ale tak naprawdę to jedyne zastrzeżenie, jakie mam do całej książki, bo zazwyczaj jestem przyzwyczajony do historii, gdzie przez połowę książki drużyna się dopiero zbiera, poznajemy wszystkie postacie i dopiero wtedy ma miejsce wielka akcja finałowa. Morda cieszyła mi się za każdym razem, gdy widziałem jakąś nazwę znaną z gry. Czy to była dzielnica, gang czy broń, za każdym razem cieszyło tak samo. Albo gdy dowiadywałem się jakichś nowych informacji odnośnie jakiejś postaci, albo miejsca, albo zjawiska, albo przedmiotu, o którym słyszałem podczas grania w Cyberpunka, a tu zostało to rozwinięte o wiele nowych faktów, dzięki czemu można głębiej poznać świat Cyberpunka, na co w głównym wątku fabularnym gry nie było za bardzo miejsca. Podobało mi się też to, że przez sporą część fabuły to gangi są głównym antagonistą historii, a korporacje działały gdzieś w tle, czyli zupełnie odwrotnie niż w Cyberpunku 2077 w sensie grze, ale na koniec sytuacja zupełnie się odwraca i no na tym skończę, żeby więcej wam nie zaspoilerować. Sam Rafał Kosik w wywiadzie dla Krzysztofa Maja mówił, że otrzymał od Redów kopię gry na konsolę Stadia i bardzo długo przemierzał Night City, szukając ciekawych miejsc i możliwości tego świata, a gdy chciał w jakimś konkretnym miejscu osadzić akcję sceny, to po prostu odpalał Stadię i szedł w dokładnie to miejsce w grze, oglądając okolice z każdej możliwej strony i to da się zauważyć podczas czytania. Rafał Kosik zebrał ogromną skarbnicę wiedzy odnośnie świata, zasad w nim panujących i całego społeczeństwa i szczerze nie wiem, czy Redzi mogli dobrać do tego zadania kogoś lepszego niż Rafała Kosika, który swoją drogą ma już na koncie powieści w podobnej tematyce, nawet Felixnet i Nika gdzieś tam zahaczały o tematy takie technologiczne. Jestem w stanie z całego serca polecić książkę bez przypadku, bo ma masę nawiązań do gry, ale nie jest to też przesadzone, że co słowo to jest jakieś nawiązanie do gry i ogólnie nawiązań do świata Cyberpunka, postacie są świetnie napisane i w ich motywacje faktycznie da się wierzyć. Fabuła wciąga od samego początku, bo już na starcie od pierwszej strony zostajemy wrzuceni w wir wydarzeń, no i finał, którego szczerze się nie spodziewałem. Jak dla mnie solidne 9 na 10, serdecznie polecam. A teraz uwaga na ewentualne spoilery odnośnie wyglądu postaci, jeśli ktoś takowe uznaje. Stworzyłem wszystkich głównych bohaterów powieści i poskładałem ich w plakat taki, powiedzmy. Mamy zatem korposkę Milenę, byłego żołnierza Zora, tancerkę Aję, netrunnera Alberta, urzędnika Borga i Ripperdoka Rona. Wziąłem też Damdama z gry i dodatkowo dodałem jeszcze jego wspólniczkę Karle z powieści. Starałem się ich odwzorować według opisów z książki, ale wiadomo, że możliwości kreatora postaci są ograniczone, więc w niektórych przypadkach wspomogłem się modami. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy zamierzacie kupić bez przypadku, a może już kupiliście? Wtedy podzielcie się opinią w komentarzach, a ja już dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!